Przepraszam, czy jest pani Zając na sali może? Szukam pani Zając. Jest pani Zając, okej. Okay.
dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie, Jerzy Snakowski. Mam przyjemność i ogromny zaszczyt prowadzić ten historyczny koncert, bo wszak to pierwszy koncert konkursu. Konkursu, którego mam nadzieję, że i historia, i lista laureatów będzie tak długa, jak i jego nazwa. Ogólnopolski konkurs wokalny imienia Stanisława Moniuszki dla uczniów i absolwentów szkół muzycznych drugiego stopnia oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych. Nie jestem śpiewakiem, nie mam dużego oddechu, ale starczyło. Proszę Państwa, chciałbym zaprosić tego, który sprawuje pieczę nad owym konkursem, dyrektora konkursu, profesor doktor habilitowany Ryszard Minkiewicz. Zapraszam serdecznie. Wielce szanowni. Nie działa? Ten będzie działał. O, działa. Wielce szanowni Państwo. Przypadł mi w udziale zaszczyt i ogromna przyjemność powitania Państwa, a może ja bez tego urządzenia będę mówił, bo przecież to jest mój zawód mówić postawionym głosem, ale skorzystamy z urządzenia. Przypadł mi w udziale zaszczyt powitania Państwa w murach Akademii Muzycznej imieniem Stanisława Moniuszki w Gdańsku w imieniu jego magnificencji rektora, profesora doktora habilitowanego Macieja Sobczaka, który jest obecny na widowni. Witamy serdecznie. Wielce szanowni Państwo, zaiste jest to historyczny moment. Historyczny, bo pierwszy finał konkursu, pierwszego konkursu moniuszkowskiego. I rzeczywiście nazwa jest dość długa, ale za chwilę wytłumaczę się z tej nazwy. Otóż mniej więcej 2 lata temu, kiedy Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki została zaproszona do prac w Radzie Programowej obchodów roku 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki, powstał taki pomysł, chyba na jednym z pierwszych zebrań, żeby utworzyć konkurs, który będzie skierowany do młodych. No a trudno sobie wyobrazić młodszych muzyków niż uczniów i absolwentów średnich szkół muzycznych oraz studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Stąd ta długa i skomplikowana nazwa. Dlaczego ten konkurs miałby powstać? Trzeba zadać sobie to pytanie. On już powstał dlatego, żeby zainteresować młodzież spuścizną kompozytorską ojca Polskiej Opery Narodowej, w naszym przekonaniu ciągle mało znaną. I myślę, że przesłuchania tego konkursu, ci, którzy uczestniczyli, udowadniają o słuszności tego konkursu. Jest tak wiele pięknych, wokalnych kompozycji Stanisława Moniuszki, których po prostu nie znamy, których nie kultywujemy. I ta nadzieja, że to właśnie Państwo, młodzi muzycy wkraczający na estrady Polski i świata, będziecie z dumą propagować tę twórczość. Ufamy, wyrażam tu myśl zarówno gremium jurorskiego, jak i władz uczelni, że to dopiero początek, że za 2 lata powtórzymy konkurs i tak jak był Pan łaskaw powiedzieć, lista nazwisk, które będą laureatami tego konkursu, będzie tak długa, jak i jego nazwa. Szanowni Państwo, już więcej nie będę mówił, ponieważ ci młodzi ludzie, którzy siedzą w pierwszym rzędzie, przeżywają już katusze. Oni wczoraj się dowiedzieli, że są laureatami, ale nikt nie wie, z czym wyjdzie z tej sali. A więc oddaję głos prowadzącemu i życzę tak samo bardzo gorących wrażeń, takich jak mają właśnie doświadczają ci młodzi ludzie, i przyjemności w słuchaniu ich sztuki wokalnej. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy za te słowa i dziękujemy za organizację tego konkursu. Młodzi Państwo, ja jednak jeszcze trochę
przedłużę wasze katusze, bo ten konkurs nie wziął się znikąd. Ktoś pomógł, ktoś postanowił, ktoś podjął jakąś decyzję. Organizatorami tego konkursu są oczywiście Akademia Muzyczna imienia Moniuszki, a także Teatr Wielki, Opera Narodowa. Są z nami dzisiaj reprezentujące Biuro Roku Stanisława Moniuszki oraz Teatr Wielki, Operę Narodową, pani Adrianna Poniecka-Piekutowska i pani Monika Rokicka. Zapraszam serdecznie i proszę o zabranie głosu panią Adriannę Poniecką-Piekutowską. Proszę bardzo. Szanowny panie, szanowni panowie, a przede wszystkim laureaci. Ja głowę swoją oddaję, że nikt z państwa siedzących nie jest przerażony. Każdy jest szczęśliwy, że tu się znalazł i tu mógł usiąść. Finał pierwszego konkursu zapisany w historii już jest, a wpisy będą za chwilę, czyli niedługo. Proszę państwa, rok Stanisława Moniuszki w Polsce poszerzył się o tyle, że trudno zliczyć. Tysiące ludzi przychodzi na koncerty, przychodzi na spektakle operowe. Kościoły pękają w trakcie koncertów odbywających się w kościołach. Powiedziałabym, że można to nazwać pokoleniowym ruszeniem, wielopokoleniowym. I to jest, będzie reprezentacja, która otrzyma do rąk batutę, aby prowadzić dalej Stanisława Moniuszkę. Nie kończyć na konkursie festiwalowym pierwszym, a ponadto głosić swoim głosem muzykę człowieka, który uznany został. W tej chwili cała Polska wie, kim jest Stanisław Moniuszko. Ja jeżdżąc po kraju pytam, tak po prostu. Już wiadomo, bo wszędzie pada to nazwisko. Ale nazwisko pada nie tylko, że jest ojcem Opery Narodowej, ale że jest człowiekiem, który napisał utwory takie, które każdy chce słuchać. I dlatego z taką wielką radością przyjechałam tutaj na finał, aby posłuchać tych, którzy będą nieśli muzykę Stanisława Moniuszki i aby pokłonić się najgłębiej i najpiękniej organizatorom tego przedsięwzięcia. Prosił dyrektor Waldemar Dąbrowski, ażeby przede wszystkim podziękować publiczności, bowiem publiczność jest niezbędna dla artysty. Państwo o tym wszyscy najlepiej wiecie. A tej publiczności przybywa niebywale dużo. Lato pozwoliło nam popatrzeć, że ludzie, którzy nie przychodzili na koncerty czy do oper, w tym momencie wchodzili. Wchodzili, bo odbywały się te koncerty i spektakle nawet oborowe. Flis był w Bytomiu na zewnątrz zaprezentowany. Przychodzą, stają i ktoś, kto chce odejść, może odejść. A ktoś, kto ma wejść do filharmonii i nie zna, co tam w środku, po prostu lęka się, że jak będzie się źle czuł, to nie ma wyjścia, musi czekać. I stąd na tych wszystkich otwartych koncertach, prezentacjach ogromne masy ludzi, którzy pytają, kiedy będzie i co będzie dalej. Natomiast również chciałabym z państwem podzielić się taką wiadomością, że młodzi, jeszcze młodsi od państwa siedzący w
pierwszym rzędzie. Wystawili straszny dwór w Łodzi. Średnie szkolnictwo muzyczne i wyższe i absolwenci. Było to po prostu szaleństwo. 300 osób na scenie, a Mazur ze strasznego dworu w wykonaniu Państwowej Szkoły Baletowej po prostu uniósł nas wszystkich do góry. Ja jestem przekonana, że dzisiaj, proszę Państwa, odnoszę się w tej chwili do słuchaczy, też wyjdziemy z tej sali uniesieni i tego życzę najpiękniej laureatom. Serdecznie dziękuję za te słowa. Proszę Państwa, komitet organizacyjny stanowią dr Krzysztof Bobrzecki, sekretarz konkursu, pani magister Marzena Krawczyk i pani magister Sylwia Choleksa-Wilkowska. Konkurs by się również nie odbył, gdyby nie patronaci honorowi tego przedsięwzięcia, a są nimi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Guć, dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku profesor Roman Perucki oraz Opera Bałtycka w Gdańsku. I jeszcze patroni medialni, czyli TVP Kultura, Polskie Radio Chopin, Radio Gdańsk, Presto, Cameral Music, Polmik.pl, Trójmiasto.pl, a partner muzyczny to Ruch Muzyczny. Jak się Państwo domyślają, to przedsięwzięcie mogło się wydarzyć dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i odbywa się w ramach 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. To jeden ze wspaniałych efektów tego roku. Przypomnę, o czym Państwo już z pewnością w większości wiecie, że innym efektem jest fantastyczne nagranie Strasznego Dworu, dokonane tutaj siłami absolwentów i studentów tej uczelni. I przypomnę, że to nagranie zostało niedawno nominowane do prestiżowej nagrody, jaką jest International Classic Music Award. Wow. Nim poproszę na scenę laureatów, najpierw ci, którzy ich oceniali. Wspaniałość konkursu polega nie tylko na wspaniałości laureatów, ale i na splendorze jury, a jury prześwietne. Zapraszam teraz jury na scenę. Przewodniczącym jury jest profesor Piotr Kusiewicz. I pod jego przewodnictwem pracowali profesor Bożena Betlej, zapraszam. Profesor Izabela Kłosińska. Profesor Agata Młynarska-Klonowska. Oraz profesor Ryszard Karczykowski. Pięcioro wspaniałych, sprawiedliwych, doświadczonych, którzy teraz zaprezentujemy efekt ich ocen. Zapraszam na estradę laureatów. Oto ci, którzy zdobyli laury. Zapraszam w kolejności alfabetycznej. Adam Brusznicki, Antonina Busse, Jan Cieplik, Paulina Dziedzic, Maciej Gronek, Piotr Gryniewicki, Zofia Koniuch, Roxana Maria Maciejczuk, Krzysztof Lorek, Julia Pruszak, Sonia Warzyńska-Tetlaw i Aleksandra Zając.
Miejsce powinno być dla wszystkich. Jeżeli jest, spocznijcie i czekajcie. Dwie kategorie. W pierwszej kategorii uczniowie, absolwenci szkół muzycznych drugiego stopnia, a druga kategoria to absolwenci i studenci uczelni wyższych. Proszę Państwa, nagrody są regulaminowe i pozaregulaminowe. Zacznijmy od tych drugich. Na scenę zapraszam panią Ewę Rogaczewską, reprezentującą z referatu do spraw mecenatu kultury Urzędu Miejskiego. I proszę o wręczenie nagród prezydenta miasta Gdańska. I tak, w kategorii pierwszej nagrodę prezydenta miasta Gdańska otrzymuje Jan Cieplik. W kategorii drugiej za wykonanie ballady Stanisława Moniuszki nagrodę otrzymuje Paulina Dziedzic. Dziękujemy. Przypomnę, że była to ballada Magda Karczmarka, którą usłyszymy zresztą w drugiej części. Obiecujesz? Proszę Państwa, są to nagrody w wysokości 2000, a w kategorii drugiej nagroda w wysokości 5000. Serdecznie dziękujemy prezydentowi miasta Gdańska. Na scenę zapraszam jego magnificencję, rektora Akademii Muzycznej, profesora doktora habilitowanego Macieja Sobczaka. I proszę o wręczenie nagrody rektora oraz prezesa zarządu Radia Gdańsk. Ale to jest nagroda prezesa, wiem, że nie ma, ale zaraz wytłumaczę, o co chodzi. A nagrodę tę otrzymuje, to jest nagroda tylko w kategorii drugiej, Sonia Warzyńska-Detlaff. Skąd w nagrodzie prezes Radia Gdańsk? To nie jest nagroda finansowa, to coś więcej niż pieniądze. Otóż nagrodą, proszę Państwa, jest recital, który będzie transmitowany na żywo ze studia koncertowego Radia Gdańsk. Proszę już sobie wbić w terminarze, słuchamy Radia Gdańsk 21 marca 2020 roku. Słuchamy wówczas recitalu Soni Warzyńskiej-Detlaff. Gratulacje. Kolejna nagroda, to nagroda specjalna, to nagroda ufundowana przez przewodniczącego jury, profesora, doktora habilitowanego Piotra Kusiewicza. I jest to nagroda maestro Jana Kusiewicza. Bardzo proszę, panie profesorze. I tak, w kategorii pierwszej nagrodę tę otrzymuje Krzysztof Florek. Gratulujemy, czekamy na występ. A w kategorii drugiej aż trzech laureatów, panowie,
Oczywiście, że tak. A czy mam nie wczytywać tych nazwisk jeszcze, na pięcie budujemy? Chciałem tylko powiedzieć, proszę Państwa, że nie tak dawno, w 2012 roku, tutaj na tej scenie, gdzie siedzą Państwo jurorzy, siedział mój ojciec i z rąk jego magnificencji rektora, profesora Macieja Sobczaka, otrzymał honorowy, wspaniały tytuł doktora honoris causa. I osoby, które nagradzam tą nagrodą imienia mojego ojca, otrzymują taką pamiątkową publikację związaną właśnie z tym wydarzeniem, gdzie też są jego nagrania. Wiem, że ojciec bardzo by się cieszył, że znajduje godnych następców. I bardzo się cieszę, że właśnie w naszej uczelni jest trzech tenorów w danym momencie, którzy pokazali się na konkursie i których mogę uhonorować tą nagrodą. A są nimi Adam Brusznicki, Maciej Gronek, Piotr Gryniewicki. Popatrzcie na nich, trzech tenorów moniuszkowskich. I już mamy produkt marketingowy. Panowie, dogadajcie się. Proszę Państwa, sukcesy wokalistów to nie są sukcesy indywidualne. To jest praca zespołowa. To jest także sukces pedagoga, ale również i sukces pianisty. Jury postanowiło uhonorować dyplomem uznania wyróżniającego się pianistę akompaniatora. I to wyróżnienie trafia w przezdolne, sprawne ręce pani Grażyny Troć. Proszę Piotra Kosiewicza o wręczenie nagrody. I czas na nagrody regulaminowe. O wręczenie pierwszej bardzo proszę panią profesor, doktor, po prostu maestrę Izabelę Kłosińską. Tak, jest to nagroda specjalna dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nagrodą tą jest udział w wybranych warsztatach Akademii Operowej. I ta nagroda trafia w ręce Piotra Gryniewickiego. Brawo! Proszę Państwa, bardzo króciutko chciałam wyjaśnić, że w Teatrze Wielkim Operze Narodowej działa bardzo sprawnie Akademia Operowa i kształcimy tam młodych, bardzo zdolnych śpiewaków, którzy już w tej chwili pojawiają się na scenach, mogę śmiało powiedzieć, całego świata, łącznie z Royal Opera House, Metropolitan Opera, Opera Paryska, Opera we Frankfurcie. Są to nasi wychowankowie i chcieliśmy tą nagrodą uhonorować również uczestnika tego wspaniałego konkursu i nagroda będzie polegała na to, że tak to się będzie realizowała, że zaprosimy naszego wspaniałego laureata na jeden z kursów, który uzgodnimy razem z profesorem i z uczestnikiem, kiedy będzie chciał przyjechać, jaki kurs wybrać, kto w
wybrać sobie prowadzącego ten kurs i uczestniczyć w tym szkoleniu, które będzie trwało no, czasami tydzień, czasami półtora tygodnia. Więc, a przy okazji sam przyjrzymy się temu naszemu diamencikowi młodemu z bliska, bliżej i trzymamy za niego kciuki i jestem bardzo zadowolona, że polska wokalistyka trzyma się naprawdę bardzo, bardzo dobrze i bardzo mocno. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że się trzyma bardzo mocno, skoro ma takich pedagogów. Ale zobaczcie Państwo, jak to jest. Jeden laureat dzięki nagrodzie prezydenta miasta Gdańska jedzie na wakacje all inclusive, a drugi ma jeszcze więcej pracy. I teraz czas na kolejne nagrody regulaminowe. Miejsce trzecie, drugie i pierwsze. Zacznę oczywiście od trzeciego w kategorii pierwszej. Przypomnę, to są absolwenci i uczniowie szkół muzycznych drugiego stopnia, którzy nie ukończyli 23 lat. I tak, nagroda trzecia. Decyzją jury została podzielona na dwie osoby. Każda z nich dostanie po 500 zł. Ex aequo otrzymują ją Aleksandra Zając i Roxana Maria Maciejczuk. Także nagroda druga została podzielona na dwie osoby, wynosi po 1000 zł i ex aequo otrzymują ją Zofia Koniuch i Antonina Busse. I nagroda pierwsza, miejsce pierwsze w kategorii pierwszej trafia w ręce Jana Cieplika. Gratulujemy Państwu tych wspaniałych nagród, splendoru i ruchu na koncie. I kategoria druga. Nagroda trzecia. Otrzymuje ją Piotr Gryniewicki. Laureatem, zdradzę już, laureatką nagrody drugiej jest Julia Pruszak.
I w końcu nagroda pierwsza. Tę pierwszą nagrodę jury postanowiło wręczyć Soni Warzyńskiej-Detlaff. Proszę Państwa, tego nie ma w scenariuszu, to moja inwencja własna, ale proponuję, zróbmy sobie wszyscy zdjęcie. Proszę, za wszystkich laureatów jury zapraszam do wspólnego zdjęcia. Myślę, że będzie wspaniała pamiątka dla Was wszystkich. Wstańcie, zapraszam na przód estrady. Jury, koniecznie, bo to jest... Proszę się pomieszać, tak, płcią, kolorem, wzrostem. Proszę stworzyć piękny, malowniczy obraz. Słuchajcie, to będzie zdjęcie historyczne. Tak, młodzież męska może na ziemię trochę. Każdy się bije, żeby być przy profesorze. Nie, słuchajcie, mikrofony precz. Można teraz włączyć telefony komórkowe, pstrykajcie, wrzucajcie na Instagram, Facebook. Ta chwila musi być zapamiętana. Serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję jury, bardzo dziękuję organizatorom. Proszę Państwa, teraz zapraszam na krótką przerwę, żeby uspokoić nerwy. 5 minut przerwy, uspokójcie oddech, bo za chwilkę przed Wami występ. A ja proszę o przygotowanie estrady do części artystycznej, która dosłownie odbędzie się za 5 minut. Już, możecie iść, idźcie.
jako się rzekło, przed nami najlepsi, najmłodsi moniuszkowcy. Jako pierwszy zaprezentuje się laureat nagrody maestro Jana Kusiewicza, Krzysztof Lorek, któremu będzie towarzyszyć Marta Kur i wykonają Stanisława Moniuszki pieśń Krakowiaczek. Krzysztof Lorek. Przypomnę, że w kategorii pierwszej nagrodę trzecią otrzymała Roxana Maria Maciejczuk. I to ona za chwilkę wykona recytatyw i trzecią arię Broni z opery Moniuszki Hrabina. Przy fortepianie towarzyszy jej Małgorzata Dziawer.
A przed nami Aleksandra Zając. W jej wykonaniu także fragment opery hrabina Moniuszki. Tym razem będzie to pierwsza aria Broni przy fortepianie Liana Grassium Corunna.
Aleksandra Zając. By poznać całą partię broni z hrabiny, brakuje nam jeszcze tylko jednej arii, tej z aktu drugiego, i oto ona za chwilę właśnie zabrzmi. A wykona ją laureatka drugiej nagrody w pierwszej kategorii, panie, panowie, Antonina Busse, której przy fortepianie towarzyszy Aleksandra Mozgiel. Że strumyk pod jaworem o kamykach zwolna ścieka. Stoi dziewczę przed dworem i łzy tłumi narzeka. Otoż matka mnie wołała, że przyjechał. O Zosi Sierocie, pieśń Stanisława Moniuszki. Za chwilkę przy fortepianie zasiądzie Zuzanna Lisiecka-Madej, a pieśń wykona laureatka drugiej nagrody Zofia Koniuch. Thank you.
Laureatowi pierwszej nagrody przysługuje prawo, a dla nas to podwójna przyjemność, wykonania na tym koncercie dwóch utworów. Za chwilkę usłyszymy pieśń Stanisława Moniuszki, Stary Kapral, a następnie moniuszkowski szlagier, arię z Kołuby, ten zegar stary z trzeciego aktu Strasznego Dworu. A wykona te utwory laureat pierwszej nagrody oraz nagrody specjalnej prezydenta miasta Gdańska Jan Cieplik, któremu towarzyszy Zuzanna Lisiecka-Madeja. Naprzód, naprzód, marsz, rępacze, broń na ramię wszak nabita. Dajcie fajkę, precz te płacze, pożegnajcie mnie i kwita. Osiwiłem w służbie włosy, czym źle zrobił, trudno dociec. Lecz na ustach, hej mokosy, byłem dla was jak ojciec. O,
zimniejszej krwi nie użył, lecz obelgi znieść nie mogę. Jam bohaterowi służył, naprzód wiara iść przytomnie, tylko wara płakać po mnie. Naprzód wiara iść przytomnie, tylko wara płakać po hasła, oczu wiązać nie pozwolę. Hej, kamraci, hej, najszczersi, para płakać, broń gotowa, strzelać celnie w same piersi. I niech pan
Jan Cieplik. Czas na laureatów w kategorii drugiej. Zacznijmy od tych, którzy otrzymali nagrodę maestro Jana Kusiewicza. Dwóch tenorów, Adam Brusznicki i Maciej Gronek. Adam Brusznicki z Towarzyszeniem Bogumiły Weretki Bajdor wykona arię Franka z opery Moniuszki Flis. A następnie usłyszymy sonet Moniuszki Pielgrzym. Wykonawcą sonetu będzie Maciej Gronek i Daria Sianczyła. Adam Brusznicki, Maciej Gronek.
Kraina do statków i krasy, nad głową niebo jasne, obok piękne lice, dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice, dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy, tam pijały wdzięczniej twe szumiące lasy, niż słowiki bajdaru Salhiry dziewice. Weselszy tam deptałem twoje trzęsie,
Davide, niż rubinowe morwy, złote ananasy. U stóp moich kraina, dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, dlaczego stąd ucieka me serce w okolice dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy i niestety jeszcze dalsze dalsze czasy. Paulina Dziedzic jest laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za wykonanie ballady Stanisława Moniuszki. I za chwilkę owa nagrodzona ballada, jest nią Magda Karczmarka. A Paulinie Dziedzic przy fortepianie towarzyszy Zuzanna Lisiecka-Madeja. Thank you.
Szukrawcem przyczyn.
Prawdziwym rekordzistą tego konkursu jest Piotr Gryniewicki. Wyśpiewał sobie aż 3 nagrody. Nagroda trzecia w kategorii drugiej, a także nagroda dyrektora Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz nagrodę maestro Jana Kusiewicza. Za chwilę w jego wykonaniu usłyszymy Arietę Dzidziego z opery, oczywiście Stanisława Moniuszki, Hrabina. Przy fortepianie Jadwiga Zieniewicz, przed Państwem Piotr Gryniewicki. Się to myśli na ten, że najzwyklejsza to zagadka. Kuba mą, kuba mą. Idą latka szywa męża i choć tobie wolność miła, lecz się nieco przymrzyła. Kuba mą, kuba mą. Trzeba męża, trzeba męża. Czy dlatego w odwiedziny, że jej tęskno do rodziny? Chce się widzieć w gronie sławą, ej to w głowie są grymasy. Nudno w mieście dalej w las. Tęskni za Warszawą, wieś jedna dość stąd bliska, więc odwiedza te piaszczyska. Sesela, sesela, raz trzeba skończyć śmiało. Brak wprost ludzi w tej epoce, którym by się żenić chciało. Po co się to mózg natęża, najzwyklejsza to zagadka. Kuba mą, kuba mą. Idą latka, trzeba męża i choć w domu wolność miła, lecz się nieco uprzykrzyła. Kuba mą, kuba mą. Trzeba męża, trzeba męża. Wuj pod czaszy dworek ściska, głupiego też dobrodzieja. Przy niej rola ciczy zby, jako ciem kuzyn bardzo śliska. Wuj pod czaszy dworek ściska, jego też dobrodzieja, przy niej rola ciszy zby, jako ciem kuzyn bardzo śliska. Ale gdy dotrzymam pola, zapnę w kówkę i dwa klucze, pałac czątę to mi dola, potem już nauczę ją. Gdyby chciała igrać mną, załapałem się na nie swoje brawa. Za chwilkę pierwszy niemoniuszko, jedyny niemoniuszko w programie naszego koncertu. Ludomir Różycki, kompozytor, który był aktywny szczególnie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Autor kilku oper, Kasanowa, Eros i Psyche, Bolesław Śmiały, a także Beatrix Cenci. Ta ostatnia kompletnie zapomniana i właśnie z niej usłyszymy arię. Będzie to aria Lukrecji, którą wykona laureatka drugiej nagrody Julia Pruszak przy fortepianie Aleksandra Mozgiel. Thank you.
Julia Pruszak. Julia Pruszak, zapraszam. A przed nami występ ostatniej laureatki tego konkursu. Otrzymała nagrodę Jego Magnificencji rektora Akademii Muzycznej oraz prezesa zarządu Radia Gdańsk. Przypomnę, że tą nagrodą jest recital, który będzie transmitowany przez Radio Gdańsk 21 marca. I to także laureatka pierwszej nagrody w drugiej kategorii. Jest nią Sonia Warzyńska, Detlaff. W jej wykonaniu usłyszymy dwa utwory. Stanisław Moniuszko, Dumka, a następnie recytatyw i romans Neali z drugiego aktu opery Moniuszki Paria. Panie, panowie, Sonia Warzyńska, Detlaff.
Sonia Warzyńska-Detlaw i Grażyna Troć, wyróżniona za akompaniament. Bierz, dziewczyno, co twoje. Wielkie brawa dla wszystkich laureatów. Wielkie brawa, gratulacje dla nich. Wielkie podziękowania dla jury, podziękowania dla organizatorów, sponsorów, patronów. Wielkie brawa, podziękowania dla Państwa za świetny doping. Serdecznie Państwu dziękuję za obecność i cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem, że tą okazją, że pretekstem do tego spotkania będzie kolejny ogólnopolski konkurs wokalny imienia Stanisława Moniuszki tu w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dziękuję. Miłego wieczoru.